Dzień dobry, witam. Nazywam się Tomasz Sładkowski i prezentuję dzisiaj pakiet usług windykacyjnych Forderungsschutzbrief oferowany w języku polskim na stronie windykator.de. Są to polskojęzyczne strony opatentowanej marki Forderungsschutzbrief, czyli w dosłownym tłumaczeniu można by to przetłumaczyć jako windykacyjny list zastawny. Inicjatorem tego pakietu usług windykacyjnych jest Klaus Falkowski. Klaus po ukończeniu swojej drogi jako oficer Bundeswehry skoncentrował się na rynku usług finansowych i jest inicjatorem wielu bardzo użytecznych narzędzi dla firm, a szczególnie dla rzemieślników. Ja już się przedstawiłem, nazywam się Tomasz Sładkowski, w skrócie niewierny Tomasz. Pochodzę z Katowic i żyję od 1984 roku w Niemczech. Posiadam również licencję jako broker ubezpieczeń, a od 10 lat moja pasja to jest obsługa i pomoc firmom oraz generalnie Polakom w Niemczech. Jestem również współwłaścicielem portalu polonia.de, który powstał już w roku 1998. Podejrzewam, że oglądasz jednak ten film nie po to, ażeby mnie poznać, ale ponieważ w Twoim życiu wynikł pewien problem z płatnościami Twoich partnerów lub kontrahentów. Być może wykonałeś pewną usługę, która jest teraz niezapłacona, lub dostarczyłeś towar, za który ktoś nie chce Ci zapłacić lub zwleka z płatnością. Myślę, że z tym problemem nie jesteś sam i nie od czasu kryzysu gospodarczego. Tutaj przygotowaliśmy parę wycinków z niemieckich ważnych gazet. Handelsblatt jest przodującą gazetą ekonomiczną. Cytat z roku 2009. Moralność płatnicza spada. Zdobyć zlecenia to jedno. Mieć je zapłacone to coś całkowicie innego. Kryzys gospodarczy sprawił, że wolne zawody i większość przedsiębiorców muszą masę faktur odpisywać na straty. To by jeszcze tak bardzo nie bolało, gdyby nie to, że coraz więcej firm traci swoją płynność finansową poprzez niezapłacone faktury i na pewno każdy z nas cieszy się ze zleceń i wykonuje, albo stara się przynajmniej, wykonywać swoją pracę z pasją, ale ta praca, ta pasja musi być jeszcze opłacona. Chyba amerykańskie przysłowie to jest, czas to pieniądz. I coś w tym jest, bo myślę, że każdy z nas sobie może wyobrazić czas spędzić milej ze swoimi dziećmi, przyjaciółką lub też patrząc w niebo lub na las. W Niemczech, nie wiem jak to w Polsce wygląda, w Niemczech to około 40 tysięcy upadłości jest spowodowana przez to, że jedna firma drugiej masywnie nie płaci faktur. Także każdy z nas pyta się, bo tak naprawdę już przy podjęciu zlecenia, czy przyszły klient jest wypłacalny i co efektywnie zrobić z niezapłaconymi fakturami. Oddać je do biura windykacyjnego, albo udać się do prawnika, albo dać sobie spokój. To jest decyzja, którą każdy przedsiębiorca lub na przykład właściciel mieszkania musi zdecydować, czy chce się denerwować i biegać za swoimi pieniędzmi, albo sobie odpuścić, ale musi też powiedzieć, czy warto za tymi pieniędzmi biegać. Tutaj pewnym ważnym aspektem na pewno jest, ile będzie kosztował adwokat, ile będzie kosztował sąd, ile kosztuje mi biuro windykacyjne, ile czasu mnie to będzie kosztowało i jeżeli już ten dług zostanie uznany, to jak długo i jak pilnować spłaty długów, żeby nie zostały przedawnione, albo że dłużnik doszedł do pieniędzy, a my nawet o tym nie wiemy. Oddając sprawę do adwokata lub prowadząc być może samemu sprawę na początku przed sądem,
Mamy pewne ryzyko procesowe, czyli koszty, ile adwokat może kosztować. W Niemczech, nie wiem jak to w Polsce jest, jest tabela, która określa widełki, ile adwokaci mogą od do pieniędzy za wykonaną usługę brać. Tutaj jest tabelka już z roku 2009, także nieaktualna, ponieważ w międzyczasie mieliśmy podwyżki. Zakładając, że wartość sprawy jest 5000 euro i obydwie strony, czyli dłużnik i wierzyciel, mają własnego adwokata, nie będą się odwoływali, to koszty adwokatów przy 5000 euro wynoszą 1506 euro, ryczałt biurowy, czyli na papier, drukarkę itd., itd. 40 euro, podatek VAT, koszta sądowe, czyli razem przy 5000 euro można uogólnić, że ryzyko procesowe wynosi 50%. Czyli nie dosyć, że nam dłużnik nie zapłacił 5000 euro, to jeszcze musimy 2500 euro w przypadku przegranego procesu zapłacić. No tutaj niemieccy rzemieślnicy, powiem szczerze, często sobie odpuszczają i mówią, po 10 tysięcy wolę sobie to tak odpuścić, gdzie indziej odpracować na budowie i za tymi pieniędzmi. Centralna Organizacja Rzemiosła Niemieckiego przeprowadziła badanie, dlaczego jej członkowie, rzemieślnicy, nie ścigają swoich dłużników. 50% wierzycieli boi się ryzyka kosztów. W Niemczech jest takie przysłowie, nie rzucam dobrymi pieniędzmi za złymi, czyli przegranymi. 40% rzemieślników spodziewa się porażki, czyli że dłużnik przepisał majątek na żonę, dzieci lub też rzeczywiście jest niewypłacalny. Pakiet usług windykacyjnych Forderungsschutzbrief na stronach windykator.de, który oferujemy, jest tutaj pewnym rozwiązaniem co do zastrzeżeń, które wierzyciele mają. W tym celu znaleźliśmy sobie bardzo mocnego partnera, a mianowicie jest to firma Domnowski Inkasso. Firma ta została założona w 1980 roku przez Reinharda Domnowskiego, zarejestrowana jako firma windykacyjna już w 1983 roku. Jest to 100% spółka córka grupy GFKL z Essen. Pytanie jest, co to jest za grupa GFKL, spółka akcyjna z Essen. Jest to spółka, która ma roczny obrót rzędu 1,5 miliarda euro, kapitał własny 11%, czyli dosyć dobrze wyposażeni i coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych powierza swoje zapotrzebowanie na usługi windykacyjne właśnie grupie GFKL. Co to oznacza? To nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ściąganie składek z tych biednych, ubezpieczonych ludzi, ale przede wszystkim częściowo oferują te towarzystwa ubezpieczeniowe również usługi windykacyjne w ramach pakietów ubezpieczeń. Właściciele firmy to z ciekawszych to jest na pewno Goldman Sachs. Są to fundusze inwestycyjne. W 15% jest to grupa ubezpieczeniowa Ergo, znana w Polsce pod nazwą Hestia. W 5% jest to państwowy bank niemiecki WestLB i inne podmioty gospodarcze.